zgonu tego chłopczyka, to z pewnością wypowie się niebawem lekarz, ale już dziś możemy powiedzieć, że bicie było głównym powodem. Policja bardzo szybko ustaliła miejsce pobytu konkubenta matki. Postawiono mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi za to 12 lat pozbawienia wolności do dożywocia. W archiwum Instytutu Pamięci Narodowej znaleziono 300 nierozpakowanych worków. To nie Kursk, Kijów czy Mińsk. To miasto Stalingrad. Stalingrad. Później, za chwilę. Gdzie pójdziesz? Ach, kurwa, zaś co inne słyszy. In Ashley, glaub. A wiesz co to jest? In Ashley, glaub. No, dobra, skąd wpierdolę? To jest... Jak to w nocy robi się? Ona nie bierze w nocy. No nie, wcale. Co? U mnie wszystko bierze. Bierze. Jak ty nie umiesz obchodzić, to piecisz. Czy po czy. I szkoda, że ty kamery nie wzięła jak tamte 8 piętro. No co kurwa. Kamera nie jest na pierdoły. No. Ja mogę pierdolę puszczać. To ta tylko z 11 tak jak ten szok machał, a ta kamera. Alors, le no tu... Być może byłem jedynym prawnikiem w tym gronie. Historyk Starszak, dziś jeden z najbliższych współpracowników Jerzego Lubana, w latach 80. był zastępcą prokuratora generalnego. Od połowy lat 60. brał udział w najgłośniejszych sprawach politycznych prowadzonych przez SB. Według niego Mazur był zdolny do wielu rzeczy, gdy chodziło o działalność gospodarczą. Być może nawet w tym zakresie można by się w jego działalności dopatrzyć. Już kończę.
Piękne meble. Przed wojną rodzice handlowali meblami. Sasza, Thank you.
Strassmayer, szef Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego, polityk społeczny, wykładowca akademicki. No jest to ważne. On zrobiłeś, uchwycił dwa razy, trzy razy później. Lider Krzysztof Ślacki, doktor nauk medycznych, ordynator oddziału chirurgii szczękowej Szpitala Wojewódzkiego. No coś ty kurzy, bo tracisz. Tylko prosto nie patrz tak, bo ci oczy spierdzisz. To jest bardzo obije oczka. Tata, blata, tam. No to mnie obchodzi, to nie jest małe dziecko. Jest zakupowana na niebie. Przeprowadzenie restrukturyzacji, prywatyzacja i wreszcie dziś to jego zasługa. To od dlatego od początku uczą się firmy cały Polsce. To mój drugi dom. Jak tam twój samochód? Proszę ci chodzi? Przyjdziesz dziś, proszę. Jeszcze nie. Ale też będzie to zamknięte. Było mniej niż czterokrotnie. Wiem, że trzy. Maksymalnie pięć. Ale mogło być więcej. Nie wiem, skończyły mi się palce. Nikt przecież nie umrze. My tak. Siadajcie. Jest tak.
Przecieku najczęściej dotyczą nieprawidłowości patologicznych, przecieku opinia publiczna nie poznałaby prawdy. Bardzo wiele spraw nie było wyjaśnione, które policjanci nie byli zmuszeni do działania w wyniku właśnie przecieków patologicznych. Adam Bielan uważa, że o przeciekach trzeba rozmawiać z dziennikarzami, bo to oni wszystkie informacje w kasie. Te informacje jednak nie znajdują się w redakcjach NIKO. Można podejrzewać, że pochodzą ze źródeł zbliżonych do komisji licytującej w UCI. Podejrzewa, że olbrzymia część akt różnych służb specjalnych zostały skopiowane i wyniesione z archiwów. Właśnie po to, żeby można było w rozmaity sposób manipulować. Politycy nie mają pomysłu, co zrobić, żeby polskie służby specjalne uczelnie. A nie było rozwiązania, ma być ujawnienie całego raportu likwidacji wojskowych służb. Szybciej da się uchwalić ustawę, którą złożył prezydent do parlamentu, w tym takiej sytuacji będzie zdecydowanie nic, w ogóle ich nie będzie. W dojrzałych demokracjach przypadki ujawniania agencji zdarzają się niezwykle rzadko. A teraz do nich przeczekać, prasowe, pozycje rozmowy dodają do informacji o tym, że to nie mam czasu. No już można, już wyciągaj. Jeszcze ta worek jest. Woreta nie ma już, gdzie? W kuchni. I jeszcze jest małe krzesło. A jeden stołek jeszcze jest w kącie. Są stołki. A ten goły idą do tego, z łóżka już, babka i kawaleria do mnie. Weź się koszulka, bo to już spocone i nie mam już. Śmiesznie mu koszulę dam, nie ma. To tak jak odszczepy teraz są. I te małe pobijają. Zawsze było. Pierwszy raz. Dlatego zakryli. Dobra, jak oni to robią, to nie wiem. To słabo, czy nie? Tak?
Nie! Wiesz, jakie napięcie jest koła też. Dobrze robi. Dobrze, proste jest. To muszę uważać, bo teraz mam wycie. No bo jak ją? Bo mam prawą rękę, bo szyję na sobie, coś tam zrobię. To ściągnął pierwszego. No jest, jest. No dopiero przyjedzie. Proszę. Powinna przyjechać zaraz. Aha. No, no, no. No. No, 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 to się dzwoni. A tam mnie dzwoni ten z Wiednia, nie? Że ale ja to ja najwyżej jutro tam będę to przydzwonił. Ma tam do sprzedania jakieś kręciowy, nie? Żeby to chciał, nie? No, dobra, dzięki. No, dzięki. No, cześć, cześć. Masz życzenia. Od kogo? Suligi. A wiecie, że cię nagrywam? O. Ja tylko mineralne kupię. Dobra. Ty to ma? Ja. No to dobra, to ja tutaj chcę postawić. Thank you.
Twoja babka jest kurwa. Do dziecka, tak wiesz. No, starszy jest od ciebie, nie? Ja, no przecież. Jak wtedy miałem 12 lat, ja miałem 4 to... Kurde, ile on ma teraz? Nie wiem, no to... Z 20 już byś nie. No na pewno. Dobra. Co robimy? Czy to dobrze pisałem, czy że ja myślę? Ja do teraz myślę, bo teraz tam są kontrole i do teraz się zastanawiam, czy ja dobrze to zrobiłam. Chociaż już nie odpowiadam, ale to jest taki skomor, jak coś tam odkryją, że coś się znaczy. Konradku. No to dziękuję jeszcze raz za przyjazd, to cześć. Cześć!
Dobra. No ty teraz się siedni tu. Nie, no ja nie mogę. Nie, nie nogi tam dali. Nie, no raz. Dobrze, no widzę tam, no idziesz. A ty się tam siedni teraz. Dobra, idź. Nie, lego. Rozbieraj. Ach, kurwa. Jiu. Zapomnij z tym. Blisko uciek. Co, ci zabić? A zabij. Czas na mnie. Czas na mnie. Czas na mnie. A ja widzę. A ja widzę, że ten... We mnie jest. Zostaw go. Nie, nie, nie. Dobra, dziękuję. Mogę się napić, a we mnie... No tu woda jest. Chuj, ale woda. Nie ma nic. Moc. Masz... O kurwa. Nie ma nic. Nie ma nic. Papa. Samson oleje. Ej. Heaven and her. Nie ma nic. Dziadek. Bo cię mnie w chuje poszła. Ej! Ciepłej herbaty! Pizdo! Tata! Dziadek! Siadaj! No i kurde! Na ciule masz! Co to za batki za dziłobli? Dziadek! Za dziłobatki, łobli, kurde, całe... Tata! Pocisną. Tam są batki już! Ale nie o to chodzi! Ty słuchaj, ale jednak sojzem. A idź, idź, idź. Sojzem się. No muszę. Ale musisz raz. Moja krew. To jest dzika krew. Dzika. Ja wiem, że to jest dzika krew. Ukraina. Już. Ukraina. Ukraina. Abyssalia! Ukrainy zbawiają! Mamy dobrze mój! Ukrainy! Szabelku my! Aj Boże, wszystko ale dobrze! Lubię cię! Ociarek kurwa już! Chodź! Nie mam moc! Brawa! Ale nie ma się! Silny jest! Kurwa! Kto mnie przełamie? Kto mnie przełamie? Nie, nie! Kurwa ludzie! Kto mnie przełamie? Kto mnie przełamie? Hop! Hej! Ech, to mnie przełami! Ja. Ukraina, żołnierz! Cicho, kurwa! Mama! Noc jest, cholera! Dobra, co ci, kurwa? Idioto! Siadaj, siadaj! Idio, kurwa! Ukraina! Konrad, kończ! Ja to zdechok! Konrad, ale... No dobre było, bardzo dobre, ale ojcem jesteś, moim ojcem, jakim kurwa, ojcem moim, ojcem, ojcem. Zakryj się do cholery głupku, szkawaj cię licz już. Dziadek, chodź. A nie dziadek. Ukraina złota. Tata. Ukraina złota. Rosja wyznaje, ale fajnie. Roz! My ją... Ale nie ma mojej... Za kulana załatają. Siadaj. Siadaj. Na kolana Ukrainy. Skończ się. Już.
Na Ukrainę, na kolana powrócił. Ja mam na Ukrainę. Cicho. Konrad, nie ma kurwa. Na Ukrainę. Słuchaj, masz jeszcze jakieś... Babcia. Wypić. Babcia. Babcia. Babcia, zobacz tu ino jeszcze. Czy mam jeszcze co do wypić? O nie wiem. Ale muszę iść jeszcze wypić. Ja wysrać. Wypijemy. Nie, co nic? Wypijemy, że... Kurwa, wypijemy, że nie. Że Ukraina się rozleci. Kondrat, skończ już. Pało zakończone. Nie, muszę odlecieć. To idziesz, bo zdechniesz. No, trzeba robić wszystko, żeby klasy zamiast 30-40 osobowy były 20-osobowy. Trzeba robić wszystko, aby na nich klubieni, żeby byli w nich lepsi nauczyciele, ale nie rozmontowujmy systemu. Bo to by spowodowało wielkie zawiedzenie. Dobra szkoła może być z gimnazjami i dobra szkoła może być bez gimnazjów. Dobra szkoła to jest taka, która jest dobrze zarządzana i są dobrzy pedagodzy i dobre metody wychowawcze. To czy są gimnazja czy nie, to jest problem całkowicie fikcyjny. W ogóle nie warto w moim przekonaniu na ten temat dzisiaj prowadzić tego. Wydaje się, że rozwiązanie to było z ośmioklasową szkołą, z liceum czteroletnim, było lepszym rozwiązaniem niż to, co wprowadzono. A ten muszko zrobić? Nie należy tego zabijać w bawełnę. Nie ma to uzyskonania. Tak. Się z tym rozwiązaniem. Warto mieć w tej sprawie nadzorę i odpuścić sobie te złe rozwiązania, przywrócić dobrą szkołę dla naszej młodzieży. Przenosimy się teraz na przejście graniczne w Bezledach. Tam od rana ustawiały się kilometrowe korki. Nadal koło studiów czeka na odprawę i nie może się doczekać, bo strona rosyjska walczy z awarią komputerów. Wprawdzie od jakiegoś czasu wprowadzona jest odprawa ręczna, ale to z pewnością szybko nie rozładuje. A nie, ja to sam zrobię. Ale tam nikt nie widzi, nie widzę, że będzie ludzie. Zimno, zimno. Idź, kurczę, wypuść. Ale ci już się wypuści. To jest tam już dużo zrobione tego. Tylko... Ale górka, pod górka, dół. Jakoś wszystko to wyleta. Przeciąg. No poszwirmuję! Pamiętasz, jak wtedy rykłem? Gentleman sam się nie ubiera. Przepraszam, jestem okropny ignorantem. Mieszkasz? Nałóżę się na tego. Czym możemy służyć? Łada, ale również na 1 sierpnia. Ale przycisz to trochę, przycisz. Takie wrażenie, że on może jeszcze ciągnąć na dnia. No dobra. To w zasadzie śmierć w pełni nie istnieje, a jeśli istnieje, to raczej jest obśmiane. Jest to bardzo znany serial komediowy, 7 stóp przed ziemią. No i tak, to się zakłanie pogrzebowe, bardzo jest to film zabawny. Nie mam wrażenia, że jesteśmy troszeczkę podporowany pewien scenariusz od państwa, które też nie miały ten trend, że trzeba
dramatyczną odwrócie w tym pogadzie. Tylko w naszym wydaniu to było takie zwulgaryzowane, prawda, która skóra i komuna. Natomiast ciągle to jest obecne. Jest taki piękny wieczór, który w ostatnich swoich wersjach Daj, patrz, filmuję i skończysz mi. Tak, tak cicho. Poczekaj na mnie chwilę. Ludzie, to z 9 tam w tym pokoju. W 1864 roku
No. Czerwonego Krzyża. Organizacja, której zadaniem jest zniesienie pomocy ofiarom wojny medycznego podczas konfliktu zbrojnych. Inicjatywę komitetu był szwajcarski filantrop i pacyfista Henri Guillaume, który otrzymał pokojową nagrodę Nobla. Nagrodę ofiarom przyznano później i to trzykrotnie także Czerwonego Krzyża. 29 października 1956 roku wojska izraelskie wyjechały na Armii. Historycznie zostały wydawały Czerwonego i na podstawie prawa tak został spowodowany nacjonalizacją kanału Suezkiego. Między innymi o tym, jak łączyć w programie wywiad wierzymy, tu powiadomościach zapraszam serdecznie, wszystko w porządku.